Ale śmieszną historię miałem? Znaczy nie wiem, czy śmieszną, to wy ocenicie, czy śmieszną. Po tym treningu biegowym w sobotę, który wczoraj oglądaliście na tym kanale, w sensie w niedzielę, bo jak wrzucę ten film, to jest wtorek, ale tak blogowo to minął jeden dzień chyba? Nie wiem, jakoś tak. Nieważne! Po tym treningu, słuchajcie, w niedzielę wstałem, dzień po treningu. Jak wstałem rano, to miałem takie ssanie na żarcie, że afera. Zjadłem całą puszkę tej pasty warzywnej Wawrzeniec z dwoma bułkami. Miałem nie jeść chleba, ale to od jutra, jak zawsze. Do tego zeżarłem, moja żona narobiła kotletów z boczniaków, to zeżarłem chyba pół kilo boczniaków, kilogram ziemniaków, z kilogram sałatki pomidor z ogórkiem z czymś i już mi się to żarcie nie mieściło, a jeszcze byłem głodny. Taki mi się Pac-Man włączył po tym treningu biegowym, po tej dyszce, którą przebiegłem w sobotę. Także, znaczy, nie wiem, czy to śmieszne. Ja nigdy nie byłem gruby, dlatego że dużo jadłem. Ja byłem gruby, bo jadłem strasznie gówniane jedzenie. Natomiast tego nigdy objętościowo nie było dużo, bo po prostu jak się robiło kanapkę z 8 plastrami sera i wrzucało do pieca, to nie było tego objętościowo dużo, tylko to było cholernie kaloryczne. Więc teraz jak się żywię tylko warzywami i owocami, no to jak miałem nadgonić ten wydatek kaloryczny, to po prostu się napchałem jak baniak. Nie no, opór. Także to jak chodzi o kwestie żywieniowe, to taka super przygoda, taka. Także tak. No jakby nie było, tego dnia, kiedy mi padła kamera GoPro, to jak się już coś pieprzy, to wszystko naraz. Okulary sobie też zepsułem. Tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest nosek, a tutaj nie ma. Tylko że to wszystko jest metalowe i tu jest metalowy kolec. I musiałem tak wracać z Łomży bez jednego noska. Na szczęście temat już ogarnięty, będę miał nowe okulary, dlatego tymczasowo jestem w tych hipsterskich super Ray-Banach. Także jak chodzi o taki update bieżączki, to tyle. Czekam, aż przestanie padać ten deszcz. Czekam z niecierpliwością. Dlatego, że znowu musiałem zrobić trening rowerowy na rowerku stacjonarnym, bo po prostu było urwanie chmury dzisiaj. No była burza, napierdzielało deszczem jak złe, miotało chmurą jak szatan, więc trochę nie miałem wyjścia i znowu zrobiłem ten trening rowerowy. Nie tak jakbym chciał, no bo ja wolę na prawdziwym rowerze jeździć, a nie mogę, bo deszcz pada. To znaczy może można, tylko ja bym nie chciał na pierwszy raz jeździć w deszczu, tylko na pierwszy raz na rowerze szosowym chciałem pojeździć na mokrym, ale niech może nie pada, no bo nie jeździłem na mokrym nigdy na tych cienkich oponach i boję się, że wyłapię jakąś hiperglebę największą w swoim życiu. Z rzeczy update'owych, takich na bieżąco, o których nie wspominałem chyba ostatnio, to, że mam skierowanie od lekarza mam skierowanie od lekarza tego, u którego byłem w piątek chyba, czy w czwartek. To mam skierowanie do kardiologa, który da mi skierowanie na testy wysiłkowe, jak dobrze pójdzie. Więc będę miał sprawdzone ambulatoryjnie to, jak działa mój organizm podczas wysiłku, no bo te efekty, które ostatnio miały miejsce, to jest nieźle. No 20 parę minut na 10 kilometrach to grubo. Z dobrych rzeczy jeszcze jest to, że ponieważ baseny są otwarte, to w środę idę na basen i potem mam w niedzielę jeszcze z trenerem basenowy trening. To w tę niedzielę, kiedy będą wybory. Także no, to przed albo po, jakby nie było, basenik będzie grany. Więc ten trening triatlonowy zaczyna przypominać rzeczywiście trening triatlonowy. Mimo tego, że ta epidemia, pandemia koronawirusa gdzieś tam podobno trochę zwalnia, ona potem ma przyspieszyć podobnież. To ja nie wiem, to mądrzejsi ode mnie wiedzą. Jakby nie było, ponieważ zostały otwarte baseny 15 czerwca, no to już właśnie na taki basen się wybieram. W środę najpierw sam, żeby się popluskać. Mam nawet, dostałem od żony, uwaga,
Przetestuję sobie po pierwsze zatyczki do uszów. Chociaż z uszami nie miałem takiego problemu. Ja mam problem w basenie z fikołkiem, żeby zrobić fikoła. Czyli żeby po prostu zrobić nawrotkę. Trener się śmiał, że to jest najmniejszy problem, jak chodzi o pływanie. Więc mam nadzieję, że miał rację. Natomiast problem z fikołem był taki, że mi się woda wlewa do nosa i ja trochę przez to głupieję, więc dostałem od żony z tego pudełka, właśnie wyciągam, o. Więc zobaczymy, czy będzie lepiej mi robić nawrotki z tym na nosie i czy to rzeczywiście jest na tyle szczelne, że bez problemu będę mógł zrobić fikoła w wodzie i mi się nie naleje do nosa nic. No, zobaczymy. Teraz jak gadam, to brzmi w miarę spoko. Znaczy nie brzmi spoko, ale... Ale brzmi, jakby było szczelne. Więc to tyle z nowości. Nic inteligentnego więcej dla was dzisiaj nie mam, ale tak czy inaczej dziękuję wam za to, że jesteście z Grubą Akcją, za to, że jesteście tutaj z tym kanałem. I co ciekawe, ten film piątkowy, gdzie biegłem 6 km, ma więcej odsłon niż ten, w którym biegłem 10 km i nie wiem czemu, ale może to jest kwestia tego po prostu, jak YouTube działa. Kwestia miniaturek, opisów i tytułów, no bo po tym filmie sobotnim to wszyscy wiedzą, że przebiegłem. No bo jest to w opisie. No nieważne. Nie ma co, nie robimy tego dla pieniędzy. Jakby to było dla pieniędzy, to... Także tak. Tak to się żyje w tym kraju z YouTube'a. Do jutra.